Witam pana prezesa. Witam cię, Zdzisławie. Witam, witam Hubert, witam wszystkich również. Puszczamy kawałeczek filmu, który zapewne bardzo dobrze znasz i pamiętasz. No i pytanie jest za 100 punktów. Co można obiecać, albo na jakie pytania przygotować się ze strony przedsiębiorców polonijnych na całym świecie, w momencie, kiedy konferencja w Tarnowie w tym roku ze względu na koronawirusa staje pod znakiem zapytania? No to zadałeś mi trudne pytanie, dlatego że z jednej strony uważam, że konferencja się odbędzie i musi się odbyć, bo jest taka potrzeba. Z drugiej strony do końca nie wiemy, jak ona się odbędzie, czy będzie w przestrzeni internetowej, czy uda się zorganizować w terminie późniejszym w realu, czyli konwencjonalnie, tak jak do tej pory organizowaliśmy. No, nie mogę przyjąć w tej chwili tematyki forum, ponieważ dynamika jest tak duża i tak się wszystko zmienia, że trudno powiedzieć, na czym będziemy dyskutować. Na pewno będziemy rozmawiać na temat, jak ratować swoje biznesy, bo tak jak wspomniałem, żeby być w tej chwili przedsiębiorcą, trzeba być dużym optymistą i chcemy ten optymizm jak gdyby wkleić w ramy tego forum. Szukać rozwiązań, które pomogą nam niwelować skutki tego kryzysu. Szczególnie dotyczyć to będzie małych, średnich przedsiębiorstw, a do takich należą firmy polonijne, które prowadzą Polacy pod każdą szerokością geograficzną. Dotkliwie dostaną firmy eventowe, turystyczne, usługowe, te, które prowadzą usługi bezpośrednio dla ludności. Być może forum będzie poprzez internet, ale będziemy wtedy chcieli udostępnić te wszystkie narzędzia, które żeśmy zbudowali do tej pory na naszej platformie. Plus być może jeszcze powstaną jakieś pomysły, żebyśmy dokleili do tej platformy kolejne narzędzia, które będą wspierać i pomagały przedsiębiorcom, które będą wokół naszego projektu się skupiać. Nie wiem, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Ja Mam myślę, nadzieję, że przez najbliższy miesiąc, dwa sytuacja się unormuje, będziemy mogli skoncentrować się nad tematyką i nad rozwiązaniami, które będą wspierały biznes polonijny. Zdzisławie, mamy jeszcze parę sekund, żeby zaprosić naszych wspólnych znajomych, tudzież twoich znajomych, których ja nie znam, do tego, żeby 3 kwietnia uczestniczyli w naszej pilotażowej konferencji, która się odbywa pod nazwą Biznes, Media, Wartości, Interesy. To już jest trzecia konferencja inicjatyw polonijnych. Na to, żeby odwiedzili panel, w którym będziesz występował. No przede wszystkim zapraszam trzeciego wszystkich, którzy mają łączność internetową, którym zależy na integracji i internacjonalizacji, ponieważ udział wezmą w konferencji goście nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Wykonujesz doskonałą pracę i starasz się jak najwięcej zaangażować tutaj ciekawych ludzi do tego projektu. Myślę, że to będzie taka próba i wstęp też również przed kolejnym forum, które przed nami będzie to forum polonijne. Natomiast twoje spotkanie jest o tyle ważne, że to będzie pierwsze, najbliższe spotkanie w takiej formule, która była przygotowywana w sposób realistyczny, czyli też poprzez spotkanie na sali bezpośrednio z ludźmi, natomiast zmuszeni jesteśmy do przeniesienia tego do sieci. Także życzę sukcesów, zapraszam wszystkim, a wiem, że tematyka jest bardzo ciekawa i interesująca. Ja oczywiście będę mówił na temat tej integracji i korzystania z narzędzi, te, które zbudowaliśmy w ostatnim okresie czasu, które ma wspierać biznes. Natomiast wiem, że będzie wiele innych ciekawych i interesujących tematów, na które serdecznie zapraszam. Powtórzmy jeszcze raz adres, bo nie wiem, czy się poprzednia sesja dobrze nagrała. gopolonia.pl.
Adres naszej witryny, naszej platformy to www.gopolonia.pl lub www.gopolonia.org. Serdecznie zapraszam. Zdzisławie, do naszego pokoju puka Leszek Cichoński, chyba najbardziej znany gitarzysta, który organizuje... Oczywiście, serdecznie pozdrawiamy Leszka. A ja nie wiem, czy jest, bo muszę zmienić formułę i sprawdzić, bo Leszek... O, mamy Leszka. Widzę, że jest szansa, że Leszek już nas słucha w tym momencie. Czuję kawał dobrej muzyki. Słucham? Czuję kawał dobrej muzyki, że przed nami będzie. Tak, tak, tak. I Leszek będzie zapowiadał ten festiwal gitarowy, który się odbywa co roku 1 maja. I robimy eksperyment, bo tego wcale nie planowałem. Nie wiedziałem, że jak będę się łączył z kim, to będziemy we dwóch rozmawiać. Ja w takim razie zostań Zdzisławie z nami, bo jesteś jedną z osób, która może pomóc w rozwoju tego festiwalu, o czym nie zdążyłem ci powiedzieć, bo wszystko się dzieje bardzo szybko. Spróbuję zapytać Leszka, czy nas widzi i słyszy. Już się łączę, już jest. Już widzimy Leszka. Leszku, super, widzimy cię. Halo?